Kaczyński i oni powinni przeprosić Polaków za kłamstwa i za stracone ponad 1 300 000 000 złotych z pieniędzy publicznych. Ostrołęka to jest pomnik. Pomnik pisowskiego braku kompetencji, pazerności, chaosu. To jest pomnik układów i kolesiostwa. Raport NIK wskazuje, że bilans strat związanych z tym projektem sięga w tym momencie prawie 1,5 miliarda złotych. Z elektrowni w Ostrołęce miał płynąć prąd do 1000 mieszkań w całej Polsce, natomiast popłynęły pensje, popłynęły nagrody do pisowskich ludzi w zarządach, w radach nadzorczych. I mamy tu kwoty 180 tysięcy do 270 tysięcy i to były tylko jednorazowe dodatki. Kontrolerzy NIK wskazują, na inwestycji miały dorobić się w największym stopniu osoby związane z PiS. Ale to nie jest koniec strat, przed nami są kolejne, szacowane na kolejne miliardy złotych, nawet 4 miliardy złotych. I ten pomnik pisowskiej niekompetencji i pazerności będzie generował tę stratę aż do ostatecznej rozbiórki. I teraz wyobraźmy sobie, co można byłoby zrobić dobrego za te 1,5 miliarda złotych dla Polski. 1,5 miliarda to są pieniądze, dzięki którym można byłoby wybudować wiatraki, które zasilałyby w prąd wszystkie gospodarstwa domowe w Ostrołęce przez kolejne 20 lat. Ile przewlekle chorych dzieci udałoby się uratować? Ile mieszkań dla młodych udałoby się wybudować? To wszystko legło w gruzy. Legło w gruzy dlatego, że politycy PiS-u z panem Tchórzewskim na czele nie słuchali ekspertów, słuchali Kaczyńskiego. I co najważniejsze, politycy PiS naciskali na budowę elektrowni już wtedy, kiedy było wiadomo, że nie będzie pieniędzy na jej dokończenie i że ta inwestycja zamieni się w gruzy, w klęskę. I to jest klasyczna obrona własnego folwarku wpływów kosztem miliardów z pieniędzy publicznych. Spółka nie była pełna ekspertów, była pełna pociotków PiS i ten projekt od początku był budowany na takiej zasadzie zadowolenia członków gangów. Elektrownia, ta budowa elektrowni w Ostrołęce pokazuje to główne hasło PiS. Miliony dla swoich, konieczność spłaty ich długów przez Polaków. Dlatego politycy PiS nie boją się ani drożyzny, ani inflacji, bo oni takich projektów jak elektrownia w Ostrołęce mają w Polsce bardzo wiele. Od CPK po szereg innych, mniejszych przekrętów. Poproszę o zabranie głosu pana Darka Jońskiego. Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj w Ostrołęce, dlatego że to tutaj Jarosław Kaczyński mówił, że ta inwestycja zostanie rozpoczęta i zakończona. Jak Państwo wiecie, zakończyła się szybciej niż wszyscy się spodziewali, a na pewno Jarosław Kaczyński, bo zakończyła się gigantyczną stratą, bezpowrotnie 1,3 mld. To tutaj w Ostrołęce, robiąc kampanię, Andrzej Duda, ówczesny kandydat na prezydenta, komentując poprzednie decyzje poprzednich władz, które odstąpiły od budowy tej nierentownej elektrowni węglowej, mówił, że to zbrodnia. To tutaj w końcu Beata Szydło robiła kampanię na całą Polskę, mówiąc, że to, co się nie udało, innym im się uda i że zbudują elektrownię węglową. Tych polityków dzisiaj tutaj Państwo nie zobaczycie, to nie przypadek, tak samo jak tych dwóch pylonów, które zbudowali za ogromne pieniądze i za ogromne pieniądze zburzyli. Ale najczęściej jak ktoś nas spotyka, pyta się nas, czy ktoś za to wszystko odpowie, czy ktoś zostanie rozliczony. I my dzisiaj jesteśmy tutaj, bo też chcemy złożyć jedną obietnicę. Obietnicę, że wszystkie osoby, które brały za to odpowiedzialność, wszystkie osoby, które decydowały o wydaniu publicznych pieniędzy, muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. W pełni zostanie rozliczony projekt Ostrołęka, z którego nic nie ma, i w pełni zostaną rozliczeni politycy, którzy nakłaniali również spółki Skarbu Państwa, dwie spółki Skarbu Państwa do tego, żeby wyłożyć ponad 1 mld złotych. Szanowni Państwo, to nie jest tak, że nikt za to nie zapłacił. Dokładnie zapłacili ci, którzy płacą za rachunki za prąd, a więc my wszyscy. Średnio na rodzinę po 200 zł. Każdy dołożył się do tej wielkiej mega afery ostrołęckiej. I ta mega afera ostrołęcka jest takim dowodem na patologię państwa PiS. Na tą bezczelność, nieprawdopodobną chciwość. I zwracamy też szczególnie uwagę na to, że PiS wydał
publiczne pieniądze, żeby wygrać wybory. Oszukał ludzi, mamił ludzi, że zbuduje elektrownię węglowej, która miała być i była od samego początku nierentowna. A najlepszym przykładem są słowa jednego z ministrów, który przesłuchiwany przez Najwyższą Izbę Kontroli, a do tych dokumentów dotarliśmy, mówi, że od samego początku, i to jeszcze przed wbiciem pierwszej łopaty, wiedział, że ta elektrownia na siebie nie zarobi. Wszyscy w PiS-ie wiedzieli, że ona nie zarobi. Wszyscy w PiS-ie wiedzieli, że ona nie zostanie zbudowana. Ale wszyscy w PiS-ie wiedzieli, żeby wygrać wybory, trzeba obiecać wielki projekt, wielkie pieniądze. Tylko te pieniądze nie zostały wyrzucone w błoto. One poszły do konkretnych kieszeni, konkretnych polityków PiS-u. I te pieniądze też muszą wrócić. I tutaj z tego miejsca chcę zadeklarować i chcemy zadeklarować, że wszystkie osoby, które za to odpowiedziały i za to odpowiadały, muszą ponieść odpowiedzialność. Muszą zostać rozliczone. Mhm. Pan poseł Czesław Mroczek. Proszę Państwa, wszyscy płacimy olbrzymie rachunki za energię elektryczną, między innymi dzięki takim gigantycznym, potwornym szkodom gospodarczym, jak ta tutaj w Ostrołęce. Ostrołęka niestety stała się symbolem szkodnictwa gospodarczego. Tak jak mówiła pani poseł, pan poseł, energetyka stała się zakładnikiem interesów partyjnych. W 2015 roku wszyscy w Polsce wiedzieli, że projekt węglowy w Ostrołęce jest nieopłacalny. Na ministerialnych biurkach leżały opracowania na ten temat. Pan Andrzej Duda, Jarosław Kaczyński, Beata Szydło, premier Morawiecki, oni wszyscy stali w tym miejscu i w 2015 roku i w 2018 przed wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi i samorządowymi. Chociaż wiedzieli, że ten projekt nie ma szans na realizację, mówili, że go zrealizują. Przymusili do tego spółki państwowe, Energię i Eneo, między innymi poprzez takich ludzi jak pan Obajtek, który wyłożył pieniądze na nieopłacalny projekt, chociaż miał tego świadomość. Dlatego, proszę Państwa, pan Obajtek pełni tak wielkie funkcje w Polsce, że on bez zastanowienia podpisuje dokumenty dotyczące realizacji polityki nie gospodarczej, tylko interesów partyjnych. Proszę Państwa, w efekcie w 2019 roku przystąpiono do budowy bloku węglowego w Ostrołęce, a w 2020 do jego rozbiórki. Takie są niestety fakty. W tej sprawie od kilku lat działają już organy państwa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, inne instytucje kontrolne. Nie ma żadnych efektów. Nie ma efektów, dlatego proszę Państwa, że jak powiedziałem, najważniejsze osoby w państwie z rządu PiS tak naprawdę są odpowiedzialne za tę wielką szkodę wielkich rozmiarów. I w związku z tym nie w najbliższym czasie podczas ich rządów trudno spodziewać się, żeby przystąpili do rozliczania tej inwestycji. Musieliby rozliczyć siebie. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy jednak ważny dzień, dlatego że ukazał się raport Najwyższej Izby Kontroli, który w szczegółach opisuje tę patologię. Opisuje cały mechanizm wydatkowania pieniędzy publicznych dla własnych interesów, dla celów partyjnych. I ta władza upadnie. Wiemy już, że ten czas się mocno zbliża. To będzie jeden z najważniejszych procesów do wyjaśnienia. Procesów karnych, proszę Państwa. Rzecz jest oczywista. Ta szkoda wielkich rozmiarów na majątku państwowym, za tą szkodą stoją określone osoby, konkretne osoby i oni muszą odpowiedzieć. Proszę Państwa, został pogrzebany tutaj w Ostrołęce ważny projekt dotyczący energetyki i czas mija, on nie został zrealizowany. Pora też, żeby w sposób odpowiedzialny nowy rząd rozstrzygnął kwestię w ogóle energetyki w Polsce, bo stoimy przed wielkimi problemami, ale również nowego bloku energetycznego w Ostrołęce. Tego ta władza nie zrobi. To musi zrobić odpowiedzialnie już nowy rząd. Pan poseł Michał Szczerba. Szanowni Państwo, kilka tygodni temu z panem posłem Jońskim przedstawiliśmy wstępne wyniki naszej kontroli poselskiej.
Mówiliśmy o 1 300 000 000 złotych, które stracono bezpowrotnie. Dzisiaj wiemy dzięki raportowi NIK, który od kilkunastu minut wisi na stronie internetowej, że była to dokładnie kwota 1 348 000 000. Ale szanowni Państwo, wtedy nazwaliśmy ten przekręt z posłem Jońskim przekrętem na miliard. Ale tak naprawdę ten przekręt miał być zrobiony na 6 miliardów. Bowiem według naszych ustaleń to 12 lipca 2018 roku spółka celowa, która została zawiązana do realizacji budowy bloku węglowego, podpisała umowę. Podpisała umowę na 6 miliardów 23 milionów 35 tysięcy złotych. I ta umowa była realizowana, ale była realizowana, szanowni Państwo, bez zabezpieczenia źródeł finansowania tego projektu. Co to oznacza? To oznacza, że ten projekt miał po prostu nie zostać zrealizowany. I szanowni Państwo, nowe światło w tej sprawie rzucają zeznania. I to jest bardzo ważne, bo my często jako opozycja mówimy o tym, że potrzebne są komisje śledcze. Dlaczego one są potrzebne? Szczególnie ta sejmowa, która ma instrumenty. Po to, żeby politycy PiS mogli pod przysięgą, pod groźbą zarzutów karnych zeznawać i mówić prawdę. I był minister, minister Tchórzewski, który powiedział prawdę. I te zeznania są w dokumentach, do których z posłem Jońskim dotarliśmy. Tchórzewski mówi, wszystkie działania spółek w zakresie pozyskiwania finansów były pozorowane. Pozorowane. Czyli podpisano umowę na 6 miliardów złotych, nie mając żadnych źródeł jej finansowania i konsekwentnie przy użyciu siły politycznej je realizowano. I to potwierdza kolejne zeznanie, w tym razem zeznanie świadka, członka zarządu jednej ze spółek energetycznych, który mówi, cytuję, decyzje dotyczące przedmiotowej inwestycji miały charakter wyłącznie polityczny. Szanowni Państwo, to jest ta smutna puenta. Smutna puenta, która musi być pewnego rodzaju refleksją dla instytucji państwa. PiS w tym miejscu, w Ostrołęce, w tym regionie wygrywało wybory. 6 kolejnych wyborów z rzędu, budując mit wielkiej elektrowni, która da miejsce pracy. Pamiętacie wypowiedzi Szydło, jak przyjeżdżała tu w 2015 roku w swoim Szydłobusie i mówiła, że będzie praca, że nie będzie śmieciówek, że ludzie będą porządnie zarabiać. Widzicie Państwo jakiś zakład pracy za nami? Widzicie jakąś fabrykę? Widzicie jakieś umowy? Tak, były te umowy. Te umowy były realizowane przez kilka lat, ale wyłącznie dla pisowskich dygnitarzy z tego miasta. I dzisiaj chcemy powiedzieć wszystko, że zrobimy wszystko jako opozycja, żeby ta sprawa nie została zamieciona pod dywan. I Morawiecki, i Szydło, i Tchórzewski, i Sasin, którego odwiedziliśmy w ostatnich dniach, który unikał spotkania ze mną i z posłem Jońskim, a który przysłał nam odpowiedź, z której wynika jedno. Wynika to, że wszystkie informacje, jakie posiada o tej inwestycji, to są informacje z komunikatów giełdowych tych dwóch spółek. To są spółki, które nadzoruje. Zrobimy wszystko, żeby politycy PiS więcej nie oszukiwali Polaków, żeby nigdy nie budowali obietnic wyborczych, mając pełną świadomość kłamstwa i nie pozwolimy na przekręt. Czy są jakieś pytania? Tak. Szanowni Państwo, tak, będziemy składać wniosek do prokuratury, przedstawimy ten wniosek na osobnej konferencji prasowej, choć mamy świadomość, że póki rządzą, nie odpowiedzą, dlatego że nie mamy w Polsce prokuratury niezależnej. Natomiast wniosek oczywiście złożymy i nie spoczniemy, póki te wszystkie osoby, które za tym stały, za tym wielkim przekrętem na miliard, nie odpowiedzą. Dlatego, że tego oczekują po prostu Polacy. Dość już wydawania publicznych pieniędzy, marnotrawienia tych pieniędzy, oszukiwania ludzi kosztem po prostu zwykłych Polek i Polaków. Jak czasami się ludzie zastanawiają w Polsce, dlaczego płacą wysokie rachunki, a PiS próbował tą akcją billboardową skupić uwagę, że to wina Unii Europejskiej, to wystarczy spojrzeć za naszymi plecami, jak wydano 1 300 000 000
jak wyrzucono te pieniądze. I właśnie za to zapłacili Polacy. Będziemy w najbliższym czasie oczywiście ten wniosek składać, jest w tej chwili w trakcie przygotowywania, dlatego że tej sprawy nie odpuścimy z jeszcze jednego powodu. Jak PiS szedł do władzy, to mówił, że sprawa Amber Gold musi być wyjaśniona. A tutaj mamy aferę, która jest dwa razy większa niż Amber Gold i nawet znamy winnych, bo oni się sami przyznają w zeznaniach między innymi z Najwyższej Izby Kontroli. I tutaj z nazwiska, z imienia politycy PiS-u będą wymienieni. Dlatego też w normalnych warunkach ministrowie powinni się podać do dymisji, premier powinien się podać do dymisji, a komisja śledcza powinna zostać powołana natychmiast, a prokuratura dzisiaj powinna poinformować o decyzjach również być może postawienia zarzutów karnych tym, którzy do tego doprowadzili. Ale ponieważ żyjemy w państwie PiS, w państwie patologii PiS, dlatego też archiwizujemy te wszystkie informacje, składamy wnioski, tak jak w przypadku również przekrętów przy maseczkach, respiratorach, przy innych aferach. I mówię, nie spoczniemy, póki te osoby za to nie odpowiedzą. I chcieliśmy powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Nasza rola również polega na zabezpieczaniu materiału. Wtedy, kiedy byliśmy kilka tygodni temu z posłem Jońskim w Ministerstwie Aktywów Państwowych, urzędnicy, współpracownicy Sasina, który nie chciał się z nami spotkać, bał się tego spotkania, powiedzieli, że nie ma żadnych dokumentów, które by mówiły o rentowności tego przedsięwzięcia, czyli bloku węglowego w elektrowni Ostrołęka. Czyli znikają dokumenty, znikają materiały. Tym bardziej to zawiadomienie do prokuratury jest potrzebne, tym bardziej również komisja śledcza w przyszłej kadencji Sejmu jest potrzebna, żeby pokazać te patologie państwa PiS, które były realizowane i pokazać te konkretne osoby, które były odpowiedzialne za polityczne decyzje, ale odpowiedzialność również, i to będzie odpowiedzialność majątkowa, musi spotkać prezesów spółek energetycznych, którzy bezwolnie wykonywali polecenia partyjne, wiedząc, że wchodzą w projekt, gdzie jedna spółka, druga spółka wydała po 600 milionów złotych, a projekt nie był możliwy do zrealizowania, nie miał źródła finansowania i był nierentowny. Dotarliśmy, tylko dodam jedną rzecz, szanowni państwo, dotarliśmy do informacji, że zarząd jednej ze spółek wprowadzał w błąd radę nadzorczą, która przegłosowywała dofinansowanie tego projektu. I te dokumenty są już jawne również, więc to nie dotyczy tylko i wyłącznie polityków, nie dotyczy ministerstwa, ale również spółek, które te środki finansowe wykładały. I to również musi być wyjaśnione. Szanowni państwo, jest jeszcze oczywiście ten jeden wątek, bo to przecież nie koniec tej całej historii. Dzisiaj pan minister Sasin, wicepremier, opowiada, że tu dojdzie do jakiejś konwersji, że będzie teraz elektrownia gazowa. Poprosiliśmy dwa tygodnie temu Ministerstwo Aktywów Państwowych o przedstawienie analiz, na podstawie jakich analiz twierdzi, że teraz ta elektrownia gazowa będzie rentowna i ile ma kosztować. W Ministerstwie Aktywów Państwowych nie ma żadnych dokumentów, usłyszeliśmy, które by świadczyły o tym, że ona będzie w ogóle budowana i że będzie rentowna. Będziemy na to zwracać uwagę, bo przed nami kolejne kampanie wyborcze, a wiemy, jak politycy PiS-u wbijali szpadle przed każdą kampanią wyborczą, obiecując, że ta elektrownia powstanie. A teraz już mówimy o elektrowni gazowej, więc to nie koniec jakby historii tego całego przekrętu. Na razie mamy do czynienia z przekrętem za miliard, ale to nie oznacza, że politycy PiS-u się na tym zatrzymają, więc dlatego też będziemy częstymi gośćmi tutaj w Ostrołęce. Proszę państwa, my tą sprawą zajmujemy się już kolejny rok. Raport Najwyższej Izby Kontroli też nie powstał w kilka dni. Mamy już opis dosyć dokładny tego, co się wydarzyło. Szkoda majątkowa wielkich rozmiarów, stracone miliardy złotych i powstał lokalnie układ patologiczny, żerujący na tym nieszczęściu, bo z punktu widzenia gospodarczego Polacy płacą wyższe rachunki za energię elektryczną, ale tutaj grupa osób, polityków związanych z PiS-em miała raj po prostu. W związku z tym, proszę państwa, my nie liczymy na to, że coś wydarzy się z punktu widzenia odpowiedzialności pod tymi rządami. Przecież ten raport NIK-owski dzisiaj powinien wywołać lawinę dymisji i postępowanie z urzędu bez zawiadamiania prokuratury. Prokuratura powinna działać. A co z tym postępowaniem? Śledztwem CBA. I miał pan rację. Proszę państwa, chcemy, żeby Polacy zobaczyli. Takich historii nie było w najgorszych czasach PRL-u, jeżeli chodzi o gospodarkę. Żeby rozpocząć budowę w 2019, a rozbiórkę rok później.
żeby powstał układ lokalny żerujący na mieniu Skarbu Państwa w sposób najbardziej ohydny. Polacy widzą, że najgorsze rzeczy nie spotykają się z żadną reakcją, z żadną odpowiedzialnością. Mamy władzę, która dla własnych potrzeb jest gotowa użyć każdego majątku państwowego, stracić ten majątek, jeżeli widzi interes partyjny. I Polacy to widzą i wyciągną wnioski. Szanowni Państwo, oczywiście od lat śledzimy to, co się dzieje z tym, wokół tego układu, który powstał przy okazji inwestycji w elektrownię w Ostrołęce. Widzimy, jak zyskują na tym ludzie PiS, widzimy, jak tracą i są oszukiwani mieszkańcy Ostrołęki. Rzeczywiście w Ostrołęce, właśnie jak w Soczewce, widzimy to wszystko, co PiS robi z Polską. Te setki tysięcy rzekomo tanich mieszkań, miliony samochodów elektrycznych, lotniska budowane w Szczerypolu, które jedyne, co robią, to napełniają kieszenie ludziom PiS, działaczom PiS, ludziom związanym z PiS-em. I widzimy właśnie tutaj też w Ostrołęce niekompetencje, marnotrawstwo, kolesiostwo, korupcję, bezkarność. I musimy najszybciej, najzwyczajniej w świecie, odsunąć PiS od władzy, bo tak za chwilę będzie wyglądała cała Polska, jak wygląda to Szczere Pole za nami. A jedyne bankructwo, na które nas w tym momencie stać, to jest bankructwo polityczne PiS-u. Ten temat, tak jak zajmowaliśmy się nim od kilku lat, tak dalej będziemy kontynuowali, a dzisiaj Państwa jeszcze zapraszamy na spotkanie otwarte w Ostrołęce na godzinę 17. Rzeczywiście wszyscy oczekujemy, że środki z KPO popłyną do Polski jak najszybciej, bo tego przy tak szalejącej drożyźnie, przy inflacji po prostu potrzebuje polska gospodarka. Bardzo dziwią wszystkie wcześniejsze ruchy PiS, które poprzez dopieszczanie antyunijnego polityka, jakim jest Zbigniew Ziobro, doprowadziły do tego, że pieniędzy w dalszym ciągu w Polsce jeszcze nie ma. Podpisanie KPO to jest pierwszy krok. Drugim krokiem będzie wypełnienie do końca czerwca wszystkich kamieni milowych zawartych w tym dokumencie. Szefowa Komisji Europejskiej powiedziała bardzo jasno: mnie nie interesują tylko zmiany na papierze, mnie interesuje realna zmiana, przywrócenie praworządności i w sądach, i w poszczególnych instytucjach. Wczorajsze głosowanie w Senacie to zdecydowanie krok w stronę przywracania praworządności w Polsce. Oczywiście niewystarczający, mamy i upolityczniony Trybunał Konstytucyjny, i upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa, ale niewątpliwie jest to krok w dobrą stronę. No i teraz test przed panem Kaczyńskim. Czy poprze tą dobrą ustawę, która uruchomiłaby, znaczy czy poprze tą zmienioną na lepsze ustawę prezydenta Dudy, która uruchomiłaby, dawałaby szansę na uruchomienie środków unijnych po wypełnieniu jej postulatów, czy ulegnie szantażowi Zbigniewa Ziobry, którego marzeniem jest konfliktowanie Polski z Unii Europejskiej. Przed Jarosławem Kaczyńskim prosty test. Czy poprze poprawioną przez Senat ustawę, czy ulegnie Zbigniewowi Ziobrze, politykowi antyunijnemu? Sprawa funduszu odbudowy jest bardzo podobna do Ostrołęki, dlatego że w tej sprawie mamy również przedkładanie interesu własnego, partyjnego nad sprawę interesu narodowego. PiS dla własnych interesów chciał upartyjnić, podporządkować sobie sądownictwo i w ten sposób doprowadził do totalnego konfliktu z Unią Europejską, którego efektem jest to, że po pierwsze, nie mamy środków jako jedyny kraj z Krajowego Funduszu Odbudowy, a po drugie, o tym trzeba pamiętać, codziennie płacimy 1 000 000 euro kary. I w związku z tym zbliżamy się już w tej chwili do sytuacji, że Polska straciła przez rząd PiS-u blisko 1 000 000 000 złotych z uwagi na nałożone kary. To jest pierwszy rząd w historii po 90 roku, który doprowadził w wyniku
strasznie błędnej polityki, czy polityki w ogóle no, wichrzycielskiej, do tego, że Polska ponosi tak wielkie szkody. Ostrołęka to jest prawie to samo, co Fundusz Odbudowy, relacje z Unią Europejską, prymat interesu partyjnego nad interesem narodowym. Szanowni Państwo, szefowa Komisji Europejskiej dokładnie wie, do jakiego kraju przyjeżdża i wie również, że PiS wielokrotnie ją oszukał. Wczorajsze głosowanie w Senacie jest pewnego rodzaju nadzieją, ale posiedzenie Sejmu to 8-9 czerwca i wtedy zobaczymy, czy te poprawki, które zostały przyjęte w Senacie, zostaną zaakceptowane przez pisowskich posłów. Jeżeli nie zostaną zaakceptowane, będzie to kolejny przykład tego, że PiS, tak jak tu w Ostrołęce, całą politykę swoją zbudował na kłamstwie, tak samo relacje z Unią Europejską i takie zaufanie, które powinno być czymś elementarnym, również buduje na kłamstwie. Więc jest to bardzo ważna, bardzo ważny papierek lakmusowy, który pokaże, na ile deklaracje są prawdziwe, a na ile mamy do czynienia z pewnym zabiegiem taktycznym. I teraz wiemy, ostatnia sprawa, że w najbliższą sobotę spotyka się PiS. Ja bardzo żałuję, że Kaczyński z Morawieckim tego spotkania nie organizują w Ostrołęce. Bo przecież tutaj wielokrotnie się spotykali, tutaj przecinali wstęgi, tutaj wygłaszali różnego rodzaju polityczne deklaracje. Jeżeli chcą 4 czerwca robić nowe otwarcie w PiS-ie, to niech zrobią ją tutaj, na tym polu. To jest bardzo dużo miejsca. Tutaj nie ma nic kompletnie. Zostało tylko zmarnowanych 1 300 000 000. I to jest rzecz, o której chcemy również mówić. Kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo. I to jest polityka PiS od wielu lat. Słowem jeszcze. Proszę Państwa, dlaczego tak często przy okazji też KPO przede wszystkim mówimy o niezależnej prokuraturze, niezależnych sądach, niezawisłych sędziach? No między innymi dlatego. Ta praworządność to jest między innymi również rozliczenie tych, którzy dzisiaj rządzą, a doprowadzili do tego tutaj w Ostrołęce. I to nie są górnolotne słowa. Tu chodzi o to, żeby nie było świętych krów w Polsce. Żeby nie było polityków jednej partii rządzącej, która może wszystko i z nikim się i z niczym nie liczy. Proszę zwrócić uwagę, mógłbym tutaj wymieniać przez najbliższe pół godziny ilość afer przez ostatnie 7 lat rządów PiS-u. Nikt nie został ukarany, nikomu nie postawiono zarzutów. Mało tego, politycy, którzy podpisywali umowy, które się okazywały szkodliwe dla państwa, gdzie trzeba było płacić ogromne pieniądze, awansowali. To jest rzecz bez precedensu. Z poziomem takim korupcji, jak mamy w tej chwili, przy tej władzy, nie mieliśmy w historii Polski do czynienia. I na tym to polega, żeby ta praworządność faktycznie była w Polsce, żeby prokuratura, sędziowie mogli również karać tych, którzy są dzisiaj przy władzy, a nie roztaczali, mówię o prokuraturze przede wszystkim, roztaczali parasol ochronny, bo przy tej aferze, przy tej i wielu innych, po prostu prokuratura roztacza parasol ochronny, a pan Ziobro dzisiaj na pewno pewnie się już nie wypowie w sprawie Ostrołęki, Bochowa i w jaki sposób próbuje chronić swoich kolegów z rządu. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy. To dziękujemy, zapraszamy na 17 na spotkanie. Dziękujemy bardzo.